Proszę Państwa, witam bardzo, bardzo serdecznie w przeglądzie wiadomości. Dzisiaj z Państwa perspektywy na YouTubie jest poniedziałek. Pozdrawiam, życzę Państwu miłego tygodnia, chociaż może być ciężko. Ja na ten przykład jestem chory, nie wiem kiedy następny film nagram. Postanowiłem ten nagrać zanim choroba mnie uderzy z największą siłą. Spodziewam się najbliższe 2-3 dni spędzić w łóżku, odpoczywając. Mam nadzieję, że to jest tylko zwyczajna grypa. Mój syn przytargał coś ze szkoły. Wydaje mi się, że grypa. Moje dzieci są już chore, ale ich objawy są takie bardzo klasyczno-grypowe. Nie covidowe w żadnym razie, więc tego się nie obawiam. Ale no zawsze jakiś lęk taki delikatny jest i pomyślałem sobie, w ramach tego lęku jest tak, kurde mol, zawsze mówiłem, że jak już Cyberpunk wyjdzie, to mogę umierać, nie? Kuźwa, nie chciałbym, żeby to się spełniło. W sensie, tak sobie myślę, no cholera, byle do tego Cyberpunka dożyć, nie? Ale z drugiej strony pożyłoby się jeszcze trochę. Żarta, pani Boziu, to był taki żart. To nie, proszę nie traktować tego serio, bo potem rodzina mnie potrzebuje, mam dwójkę dzieci, come on. To nie było serio. Więc chciałbym jeszcze, bo potem Cyberpunk Online jeszcze będzie. Miałem na myśli w ogóle Cyberpunka 4. Proszę mnie nie uśmiercać. Ja szczęśliwy jestem. Chciałbym jeszcze trochę popatrzeć, jak dzieci rosną. Tak czy inaczej, proszę Państwa, tydzień się zapowiada interesująco, bo premiery gier się zaczęły większe. No to już jest końcówka października, listopad wiadomo jaki będzie. Ja się cieszę oczywiście z tych wszystkich nowych gier, ale też przytłoczony jestem, bo mam taką obawę silną, kurczę, no. Jak tu skończyć jedną, zanim się zacznie drugą? Może być ciężko. A jak znam życie, to się pewnie zabiorę za wszystko i będę wielce nieszczęśliwy, będę miał niepodomykane rzeczy i do końca życia ich nie skończę. To bardzo zła jest informacja, ale proszę Państwa, właśnie, nie będę narzekał na sytuację w naszym kraju, pewnie dużo osób jest zainteresowanych, ale o tym już rozmawiałem dzisiaj z Borysem, więc jak ktoś jest ciekaw, to do podcastu odsyłam. A u nas, proszę Państwa, informacja na dzień dobry bardzo optymistyczna. Oto, proszę Państwa, Tom Holland w roli Nathana Drake'a. Bardzo to jest adekwatne do tego, co mieliśmy okazję oglądać w Uncharted, więc pomyślałem sobie, sympatyczna sprawa, kibicuję, trzymam kciuki, ja w ogóle lubię tego ziomeczka. Bardzo. Ostatnio na Netflixie wystąpił w takim filmie Devil All The Time. To taki ciężki jest, muszę przyznać, film, ale przyjemnie się oglądało. Fajnie nabiera napięcia. No, chyba przyszła gwiazda, jest, że on teraz już jest gwiazdą taką sporego kalibru, zważywszy na te filmy superbohaterskie, ale myślę, że ten facet ma przyszłość przed sobą, zabawny z niego jegomość, lubię go. Młody gówniarz. Za każdym razem, jak patrzę na kariery takich gówniarzy, to myślę sobie, kogoś wam mać. A gdzie ja byłem w jego wieku? No, jarałem jointy za śmietnikiem. I taki efekt teraz, proszę Państwa. Trzeba było studiować, kurde, w łódzkiej filmówce albo jakiejś szkole aktorskiej czy coś. A tak co, proszę, kurde. Dobrze, no, chałturę odwalam na jakichś streamach, ale okej, życie. Proszę Państwa, to wiadomość dnia dzisiejszego, najważniejsza. Pani Marta Żmuda-Trzebiatowska została Judy Alvarez w Cyberpunku. Wczoraj była transmisja na TV Gry i ona została ujawniona, ta informacja. Ja bardzo lubię panią Żmudę-Trzebiatowską, super fajnie wypadła w wywiadzie. Ciekawe rzeczy opowiedziała na temat tego, to jest jej debiut w tych takich rolach gamingowych. Ale powiedziałbym, że fajnie wypada i postać, i fajnie też ona opowiadała o tym. Ale pozwolę sobie przytoczyć Państwu dokładnie komentarz gry online. Premiera Cyberpunka 2077 zbliża się wielkimi krokami. No shit, Sherlock. Więc co chwilę otrzymujemy świeże informacje i materiały z tego projektu. Najnowsze wieści dotyczą obsady polskiej wersji gry. Okazało się, że głosu postaci Judy Alvarez użyczy aktorka Marta Żmuda-Trzebiatowska. Informacje te ujawniono podczas zorganizowanego przez naszych kolegów z TV Gry streama Find Your Next Game. Częścią transmisji był wywiad z aktorką, dla której była to pierwsza rola w grze. Jej mąż Kamil Kula wcześniej otrzymał angaż jako polski głos męskiej wersji V, czyli głównego bohatera Cyberpunka 2077, i mocno kibicował żonie w castingach. Pomógł jej również w uświadomieniu sobie, jak ważny jest to projekt dla całej branży. Szkoda, że pani Marta nie uświadomiła mężowi, jak ważne jest dobre opowiadanie historii. Pan Kula wypadł słabo na tym wywiadzie, strasznie. Ja myślę sobie, że jedna rzecz, jaka go tłumaczy, może dwie. Pierwsza to był zmęczony, druga jarał zioło w strasznych ilościach tuż przed tą rozmową, bo to była najwolniejsza historia, jaką kiedykolwiek słyszałem, zwłaszcza w wykonaniu aktora. Ale jako V wypada bardzo dobrze, więc tutaj sprawa jest dobra.
w sensie pozytywna. Zresztą pani Marta też bardzo dobrze wypada. To jakimś ciekawym, dodatkowym aspektem będzie opowiadało historię romansu Judy i V. No bo wiadomo, że przecież... bo są małżeństwem, nie? No, no więc tak. Ale idąc dalej, jakby myślą przewodnią tego artykułu. Cały proces był dość rozbudowany. Marta Żmuda-Trzmiatowska uczestniczyła w próbnych nagraniach do dwóch postaci i ostatecznie zdecydowano się, że udzieli głosu Alvarez. Podczas tworzenia dubbingu ściśle współpracowała z Magdaleną Zych, czyli scenarzystą z CD Projekt Red, która opowiadała za stworzenie Judy. Było to bardzo przydatne, gdyż w trakcie sesji w studiu aktorka nie widziała scen, które odgrywała. Polecam Państwu, jeżeli macie dwie godziny wolnego, to możecie sobie obejrzeć tego Cyberpunka po polsku, bo jest całkiem spoko, fajny jest tam, no z panem Kamilem Kulą to trzeba na przyspieszeniu oglądać, ale poza tym super fajne, spójne i dobre informacje, zwłaszcza ta końcówka, wywiad ze scenarzystami bardzo, 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 bardzo jest ekstra. Więc jak ktoś nie oglądał, to polecam. Proszę Państwa, kolejna dobra informacja zza oceanu tym razem. Proszę Państwa, powstało nowe studio zajmujące się RTS-ami. Nazywają się Frost Giant Studios i są to, jest to ekipa złożona z byłych pracowników przede wszystkim Blizzarda, ale też różnych innych firm, które zajmowały się tworzeniem RTS-ów i zapowiadają zapowiadają w ramach swoich możliwości, że zamierzają zrobić dobrego RTS-a z kategorii AAA, więc jest szansa, że dostaniemy coś wyjątkowego, plus jeszcze nastawiają się trochę na e-sport, mają doświadczenia ze StarCrafta 2, więc myślę sobie, że to jest dobra informacja, zwłaszcza dla fanów tego gatunku. Co jest niezwykle ciekawe w tej całej historii, to że Blizzard, Activision Blizzard wiadomo, że się sypie od dawna i że nie jest to dla nikogo jakaś specjalna niespodzianka, natomiast dobre informacje są takie, że ci wszyscy pracownicy Blizzarda, których poznaliśmy i właściwie rozpoznajemy, zostali zaangażowani, znaczy sami się zaangażowali w inne projekty. Opowiadałem Państwu jakiś miesiąc temu o tym, że powstała taka instytucja, która się nazywa Dreamhaven i Dreamhaven to też jest takie studio, które składa się z byłych deweloperów Blizzarda. No i tam są dwa takie mniejsze studia, Moonshot i Secret Door i obie te firmy robią jakieś gry. Mamy teraz Frost Giant, więc jeżeli ktoś się pyta, gdzie się podział Blizzard, czemu Blizzard nie robi dobrych gier, to już macie Państwo odpowiedź. Ludzie, którzy robili dobre gry w Blizzardzie, już w Blizzardzie nie pracują, pracują w innych miejscach i mam nadzieję, że to, co zrobią, będzie warte naszej uwagi. Podrzucę Państwu także link na YouTubie do rozmowy, takiej 3-godzinnej rozmowy, jeżeli ktoś przed snem chciałby posłuchać albo bardzo jest ciekawy tego, jak widzą znani i utytułowani deweloperzy rozwój gier, zwłaszcza rozwój RTS-ów i dlaczego na przykład Battle Royale są takie popularne, a inne gry nie. No to jest fajna rozmowa na ten temat. Więc polecam, podrzucę. Oczywiście tego nie będę Państwu puszczał, bo to długie. No i dobrze. Idziemy dalej cyklem ciekawych informacji. Oczywiście, że tak. Ciekawych i interesujących i perspektywicznych. Studio Monolith Productions pracuje nad innowacyjną grą z otwartym światem. Projekt zaoferuje ulepszoną wersję systemu Nemesis i najpewniej osadzony będzie w realiach science fiction. Och, jaka to jest dobra informacja. Z czego pochodzi silnik Nemesis? To jest silnik, który został użyty w grach takich jak Shadow of War i Shadow of Mordor. I to są super fajne gry dotyczące Śródziemia. Bardzo dobrze się w nie bawiłem. Mają trochę kontentu powtarzalnego, to przyznaję, ale mają niesamowity potencjał. Ten system Nemesis polega na budowaniu wrogich frakcji, które walczą ze sobą trochę przy użyciu naszego głównego bohatera, zmieniając siłę i strategię na jakimś dużym polu bitwy albo w zasadzie w świecie gry. To jest bardzo, bardzo interesująca rzecz. Fantastycznie, że jest to rozwijane. I jeszcze bardziej cieszy mnie to, że to będzie indywidualny projekt tego studia, czyli nie dla Warnera, i że to będzie science fiction. Mnie science fiction zawsze fascynuje. Oczywiście szkoda, że nie jest to kolejny Shadow of War, czy tam Shadow of coś tam, bo wiem, że są fani Śródziemia, no ale ja zdecydowanie wolę science fiction, więc dla mnie super dobra rzecz. Mam też nadzieję, że to nie będzie sugerowało mniejszego budżetu, no bo wiadomo, że to nie robią tego pod przewodnictwem dużego wydawcy, który ma też duże budżety, więc... Ale mam nadzieję, że coś fajnego się tutaj uda zrobić, więc będę czekał i śledził projekt. Ogłoszenia o pracę często są świetnym źródłem informacji na temat niezapowiedzianych projektów. Najnowszym tego przykładem stało się Monolith Productions. To znane m.in. z Middle-Earth Shadow of Mordor.
Studio poszukuje kilku pracowników do produkcji opisywanej jako następna duża innowacja zespołu. Deweloper potrzebuje m.in. specjalisty od interfejsu, inżyniera software'owego oraz projektanta systemów postaci. Najważniejsza jednak informacja jest taka. Z wymagań w ofertach pracy wynika, że gra wykorzysta nową wersję autorskiego silnika. Nie, to nie jest ta dobra informacja. Znaczy, to jest dobra informacja, ale to nie jest ta najważniejsza. Najważniejsza jest poniżej. Warto wspomnieć, że z wcześniejszych ofert pracy wiemy, iż produkcja zaoferuje znany z Middle-Earth Shadow of Mordor, bla bla bla, system Nemesis, o którym Państwu opowiedziałem. Ale najpewniej nie będzie to trzecia część cyklu, gdyż poszukiwany jest, uwaga, również scenarzysta kochający mitologię oraz science fiction. Sobie, o kurde, mitologia i science fiction od razu? Brzmi ciekawie. Brzmi ciekawie. Projekt powinien być nie dość, na dosyć zaawansowanym etapie w produkcji. No trochę już pracują faktycznie, bo to 2018 rok to był ostatni dodatek do tej produkcji, więc mieli czas. A teraz mamy 2020, to wcale nie musi oznaczać, bo to wiecie, dobra gra to się czeka 5 lat, nie? Na niektóre się czeka jeszcze więcej, więc nie spodziewałbym się jakoś super szybko tego, tym bardziej, że studio w ogóle niczego nie zapowiada. Oni tylko szukają ludzi do pracy, więc trzymają karty przy orderach, wcale się nie dziwię. Takich projektów nie należy ujawniać zbyt szybko, ale tak czy inaczej czapki z głów dla ziomka, który to wygrzebał, bo jest to informacja dobra, a takich potrzebujemy jak najwięcej, prawda? Tak sobie myślę. Proszę Państwa, czy zbliżyliśmy się już do premier tego miesiąca? Jak najbardziej. Premier tygodnia. Wyłapałem Państwu trzy takie perełki z tego tygodnia. Jest pewnie tych perełek więcej, ale to kwestia gustu oczywiście. Przede wszystkim 27 października premierę będzie miała gra Ghost Runner. To jest gra akcji FPP, polskiego studia One More Level. Pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymam kciuki. W Ghost Runner trafiamy do cyberpunkowego miasta, rządzonego twardą ręką przez niejakiego klucznika. Na rozgrywkę składa się parkurowe przemierzanie poziomów oraz eliminowanie przeciwników z użyciem broni białej i specjalnych mocy. To jest taka gra, która jest zręcznościowa i bardzo, bardzo dynamiczna. Dostałem już kluczyk recenzencki do tej gry, ale i tak zamierzam ją kupić w ramach wsparcia dla deweloperów i pokażę ją. Jestem święcie przekonany, że to nie jest gra dla mnie, jestem za wolny do tego typu zabaw, ale to nie znaczy, że się poddaję od razu na starcie, przetestuję, sprawdzę. 27 października akurat mam trochę wolnego czasu, w zasadzie 2 dni, więc jak najbardziej. Proszę Państwa, no chyba najważniejsza premiera tego miesiąca. 29 października Watch Dogs Legion trafia na pecety, chwilę później na, bo 10 listopada na Xbox Series X, no i 12 na PlayStation 5. Watch Dogs Legion to trzecia odsłona popularnego cyklu gier firmy Ubisoft. Główną nowością jest możliwość przejęcia kontroli nad dowolną postacią neutralną. Akcja gry toczy się w post-brexitowym Londynie, a fabuła koncentruje się na hakerskiej grupie DedSec. Post-brexitowy to jest taki bardzo fajny wyraz, ale użyłbym innego, bo ten jest trudny wyrazem. Proszę Państwa, ja nigdy nie byłem fanem Watch Dogs, zawsze miałem wrażenie, że czegoś tym grom brakuje, być może osobowości, i mam wrażenie, że tym razem deweloperzy postawili dokładnie na to samo, czyli brak jakiejkolwiek osobowości. Wszystkie postacie, którymi będziemy kierować, są do bólu generyczne, ale z drugiej strony może w tym szaleństwie jest metoda. To jest taka, przypominam się zaraz Einstein z tym powiedzeniem, że robienie kilka razy tego samego i oczekiwanie innych rezultatów to jest szaleństwo, nie? Definicja szaleństwa. Więc trochę mam wrażenie, że ci deweloperzy idą w zaparte, mimo tego, że poprzednio jakichś wielkich sukcesów nie odnieśli. Ale trzeba próbować z drugiej strony. Czasami trzeba forsować jakieś pomysły, kto wie, co się z tego urodzi. Więc mam nadzieję, że będziemy się dobrze przy tym bawić, ale mam swoje obawy i nie jestem do końca przekonany, czy ten pomysł mi pasuje. Obym się pomylił. Miałem okazję pograć w Legion tak ze 3-4 godzinki i bawiłem się doskonale, ale 3-4 godzinki nie opisują jeszcze tego, na ile gra wystarczy, nie? Bo 3-4 godziny można się bawić dobrze, a potem już w zasadzie nuda i powtarzalność. Ale bądźmy przy nadziei. No widzę, że tutaj gracze jakoś nie oceniają wybitnie wysoko 4,7 oczekiwania, więc być może większość ludzi ma te obawy co ja, ale zobaczymy. Na pewno pokażę to Państwu i ocenimy wtedy wspólnie. Na koniec jeszcze 30 października wychodzi taki horror, to jest część antologii The Dark Pictures, robionej przez tych samych ludzi, którzy zrobili Until Dawn, Supermassive Games. I to jest coś, co trochę mnie interesuje, ale też mam swoje obawy, ponieważ kiedy robili Until Dawn pod przewodnictwem PlayStation
i Sony, to wyszła im niesamowicie ta gra. Natomiast kiedy już zaczęli funkcjonować samodzielnie i zrobili poprzednie Dark Pictures, czyli Men of Medan, to nie zostało to przyjęte zbyt dobrze i nie sprawdziło się chyba za bardzo. Więc nie jestem przekonany, ale idą w tę stronę. Być może z czasem wypracują sobie taki sposób pokazywania tych historii, który będzie interesujący. Może któregoś razu sięgnę po te gry, ale nie teraz. Październik, listopad to zdecydowanie jest czas, którym będę wystarczająco mocno zajęty i bez tych horrorów, które na razie się nie wybijają za bardzo ponad przeciętność. Proszę Państwa, pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie YouTube'a. Życzę Państwu zdrowia i sobie też życzę zdrowia. Mam nadzieję, że przez najbliższe parę dni się zdążę wykurować. Już teraz popijam gorącą herbatkę, wieczorkiem wezmę polopirynę, może zrobię sobie inhalację. Nie z zioła, tym razem z lekarstwa, chociaż inhalacja z zioła też jest niegłupim pomysłem. Ostatnio dla swoich dzieci kupiłem inhalator. Interesująca koncepcja, będę musiał to przemyśleć, ale to już poza YouTube'em. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.